Czemu służy metoda Wola? Czym jest metoda Wola? To jest metoda diagnostyki elektropunkturowej. Otóż ktoś, kto wie, co to jest akupunktura, wie, że na ludzkim ciele są punkty aktywności akupunkturalnej. W te punkty wbija się igły, w te punkty podaje się różne czynniki. Natomiast metoda Wola jest metodą diagnostyczną. Otóż pomiary oporu elektrycznego skóry tak naprawdę w tych punktach aktywności akupunkturalnej pozwalają nam ocenić i podać, jaki jest stan czynnościowy narządów, komórek, albo można na tej podstawie powiedzieć, jakie patogeny, jakie pasożyty w ludzkim ciele są. Więc jest to metoda bardzo stosunkowo prosta. Metoda, która jest z kręgu metod biofizyki. Metoda, która nie znalazła jeszcze do tej pory takiego powszechnego zastosowania w medycynie klasycznej, ale jest ona bardzo użyteczna, bo pozwala ukierunkować diagnostykę, a potem sprawdzić nawet efekty leczenia. I to jest bardzo ważna rzecz, że metoda nieinwazyjna, bezpieczna, polegająca na pomiarze tylko w odpowiednich punktach. I tego się trzeba nauczyć, w odpowiednich punktach, w odpowiedniej kolejności. Można powiedzieć bardzo dużo o stanie całego organizmu i o tym, co należy badać, jeżeli jesteśmy ciekawi, albo jak należy postępować. Przy pomocy tej metody również można powiedzieć, czy jakiś lek, czy kosmetyk będą skuteczne dla nas, czy po prostu warto je stosować, zanim je zastosujemy. Metoda jest metodą powtarzalną. Metodą, która pozwala w sposób bardzo precyzyjny pokazać choroby czy skłonność do chorób na tym etapie, jakim klasyczne badania laboratoryjne nie są w stanie jeszcze powiedzieć. Metoda Wola jest wyjątkowa, dlatego że pozwala na określenie stanu czynnościowego narządów, ale również komórek. Jest wyjątkowa, bo pozwala dobrać leki, dobrać suplementy, dobrać kosmetyki i dobrać to, co nawet w diecie jest człowiekowi potrzebne i sprawdzić, skontrolować, czy efekt tego po cyklu leczenia rzeczywiście przyniósł, czy efekt tego jest taki, jakiego oczekiwaliśmy. Co daje metoda Wola, co możemy zbadać, co zdiagnozować? Metoda Wola pozwala powiedzieć nie tylko o stanie czynnościowym narządów i całego organizmu, ale pozwala również powiedzieć, jakie patogeny są w tym organizmie. Jakie bakterie, jakie wirusy, jakie pasożyty, jakie po prostu problemy nas trapią i w związku z tym można dobrać odpowiedni sposób terapii lub zmianę trybu życia. Ale w sposób taki, bo jeśli decydujemy się na przykład na dietę, to żeby ona miała głębokie uzasadnienie. Jeżeli jakieś preparaty, to również żeby to miało uzasadnienie. Jeśli metody fizyczne, przy pomocy prądu elektrycznego, pola magnetycznego, to również żeby to było głęboko uzasadnione właśnie tą wczesną diagnostyką, która pokazuje również choroby i skłonności do chorób na etapie, gdzie nie są wykrywane jeszcze innymi metodami.